Weronika Gawlik. Weronika, zademonstrowałaś bardzo dobrą formę w meczach z Węgierkami, i to w obu meczach, i w Koszalinie, i w Wiert. Jak się czujesz właśnie przed takim wyzwaniem, jakim jest turniej przedolimpijski? Na pewno nastroje są bardzo optymistyczne, tak, pokonałyśmy Węgierki w tym drugim meczu, ale jeśli chodzi o moją formę, to na pewno duży wpływ na to miała postawa w obronie dziewcząt. W pierwszym meczu w Koszalinie bardzo fajnie, w drugim meczu na Węgrzech pierwsza połówka była dosyć ciężka, dużo straciłyśmy bramek, ale na szczęście dużo też rzuciłyśmy. Natomiast ta druga połowa, gdzie zacieśniłyśmy szyki w obronie i była ona zdecydowanie twardsza, faktycznie można było odbić kilka piłek i uzyskać pozytywny rezultat, to myślę, że jest takie optymistyczne przed tymi kwalifikacjami. W Astrachaniu zagracie kolejno z Rosją, Szwecją i Meksykiem. Z dwoma tymi europejskimi zespołami już grałyście podczas Mistrzostw Świata. Co zapamiętałaś właśnie z Danii? Jakie to są zespoły? To są bardzo mocne zespoły, tak? Co zapamiętałam? Zapamiętałam na pewno poszczególne zawodniczki i zapamiętałam to, że przede wszystkim musimy się bić od początku do końca i wtedy wynik jest otwarty. Ale jak pokazał mecz na Węgrzech, potrafimy się przeciwstawić mocnym zespołom, które są teoretycznie na papierze od nas silniejsze. Wystarczy tylko zostawić dużo zdrowia, serca i potu na parkiecie. Doniesienia, jakie napływają z Rosji, no wskazują, że Rosja bardzo mocno się nie przygotowuje do tego turnieju, że po prostu chce wygrać ten turniej. W ostatnie trzy mecze z Rosjankami wygrałyście i będzie taka ciekawa konfrontacja pierwszego dnia. Myślę, że na tym turnieju każdy będzie chciał wygrać wszystkie mecze. Wiadomo, że wystarczą dwa zwycięstwa przy dobrym układzie, żeby wyjść z tej grupy, żeby znaleźć się w tym wymarzonym Rio. No co powiem, no, na pewno nikt nam nie przyjedzie po to, żeby oddać nam boisko, oddać nam piłkę i powiedzieć proszę bardzo, jedźcie do Rio, my nie chcemy. Każdy będzie chciał wygrać. Dla każdego sportowca jest to spełnienie marzeń, więc spodziewamy się ciężkiej walki. A jeszcze będzie ten mecz ze Szwecją. Szwedki zmieniły trenera, federacja zmieniła trenera. Czy to może mieć jakiś taki decydujący wpływ, żeby tak w krótkim czasie między ważnymi turniejami na nowo ukształtować? Ciężko powiedzieć w tym momencie. Węgierki też zmieniły trenera, nawet trenerów, więc chyba nie będziemy gdybać. Zobaczymy Szwedki w meczu z Meksykiem. Myślę, że to nie będzie wymierny przeciwnik dla nich, ale będziemy wiedziały, na czym stoimy, jak się zachowują na tym turnieju. No i mecz meczowi nierówny, tak? My potrafimy ze Szwedkami wygrać, potrafimy z Rosjankami wygrać, ale potrafimy też przegrać mecze teoretycznie łatwiejsze, więc myślę, że wszystko okaże się na turnieju. No właśnie, bo takim językiem uwagi może być zespół Meksyku, który pewnie będzie miał problemy, żeby chociaż jeden jakiś punkt zdobyć, no ale takiego zespołu właśnie nie należy lekceważyć, mogą się nawet liczyć bramki. Oczywiście takiego zespołu nigdy nie należy lekceważyć. Jest to zespół, z którym się nigdy nie spotkałyśmy. Możemy podpytać naszych koleżanek, które grają, które bronią bar w Brazylii. Oczywiście twierdzą, że my jesteśmy poza zasięgiem tego zespołu. No ale nie można nigdy faktycznie podejść do meczu przed nim, że już jest wygrany. Trzeba naprawdę mocno się skoncentrować, bo to są zespoły, które nie mają nic do stracenia i mogą tylko zaskoczyć. Dziękuję bardzo.